Witam ponownie w części poświęconej komputerom stacjonarnym. Ja się w międzyczasie zdążyłem teleportować z naszego biura, gdzie pokazywałem Palm Secure'a, z powrotem do studia. I dzisiaj chciałbym pokazać Państwu kilka bardzo ciekawych rozwiązań i namówić serdecznie do tego, żeby nie bać się nowych technologii, nie bać się nowych rozwiązań, uspokoić, jeśli chodzi o na przykład wykorzystanie tego typu małych komputerków jako alternatywy dla standardowych pecetów. Oczywiście nie kończymy produkcji, nie rezygnujemy, nie chcemy Państwa namawiać, żeby nie kupować sprzętu biznesowego, stacjonarnego. Czy jest to obudowa MikroTower, tak jak ta tutaj, czy jeszcze wersja pośrednia, czyli obudowa SFF, czy tego typu rozwiązania, to są wszystko profesjonalne rozwiązania biznesowe. Natomiast no, z naszego doświadczenia wynika, że ta duża skrzynka często jest wyborem trochę z przyzwyczajenia, a trochę dlatego, że istnieje jakieś takie mityczne myślenie, że kiedyś w przyszłości te pecety biznesowe będziemy chcieli rozbudowywać. Tak? Dlatego, że podstawowa różnica między taką dużą skrzynką a takimi małymi komputerkami kryje się z tyłu komputera. Ja tu na chwilę obrócę, żeby pokazać. Czyli mamy kilka slotów umożliwiających rozbudowę komputera, jakieś dodatkowe interfejsy. Co prawda komputer jest wyposażony we większość tego, co użytkownik biznesowy mógłby potrzebować, ale oczywiście może się zdarzyć, że coś tam będzie trzeba dołożyć. I pewnie czasami się tak dzieje, ale z naszego doświadczenia wynika, że jest to sytuacja niezwykle rzadka. Pomijając ten jeden aspekt, właściwie wszystko, co mamy tutaj, możemy już dzisiaj kupić czy otrzymać, decydując się na taki komputerek lub nawet taki. Bo po pierwsze, mamy procesory od Core 3 do Core 7. Okej, są to procesory w przypadku tego Espimo Q7010, są to procesory energooszczędne produkcji Intela. One się różnią od tych standardowych procesorów Core 3, Core 5 i Core 7, że mają literkę T na końcu. Ale jeśli decydują się Państwo na procesory klasy Core 3 albo Core 5, a w większości zastosowań biznesowych one spokojnie wystarczają, to tu można zainstalować standardowy procesor, już taki nieenergooszczędny. Mamy dwa sloty pamięci RAM, gdzie dzisiaj możemy rozbudować ten komputer do 64 GB RAMu. Mamy w środku dwa miejsca na dyski twarde, jeden na dyski SSD już dzisiaj, jeden M2, drugi 2,5-calowy. Mamy, jak widać, napęd optyczny zintegrowany i to może być zwykła nagrywarka DVD albo Blu-ray. Mamy wreszcie zintegrowany zasilacz i jest to, na moją wiedzę, jedyny biznesowy tego typu komputerek na rynku, który ma zintegrowany zasilacz. Dlaczego warto o tym wspomnieć? Dlatego, że z naszych pomiarów wynika, że taki zasilacz zintegrowany z płytą główną komputera, a nie podłączony z zewnątrz, jak w przypadku laptopa, pozwala o 30% ograniczyć zużycie energii. Może pewnie w przypadku pojedynczego egzemplarza nie jest to jakaś niesamowita wartość, ale proszę sobie wyobrazić jakieś środowisko wyposażone w setki albo tysiące takich komputerów i wtedy 30% zużycia energii, a mówimy tylko o różnicy między zasilaczem wbudowanym, a nie wbudowanym. Nie mówimy o różnicy między dużą skrzynką, która wykorzystuje standardowe stacjonarne podzespoły, a tego typu komputerkiem wyposażonym w podzespoły energooszczędne. Więc 30% na samym zasilaczu oszczędzamy. Jak dołożymy do tego oszczędności wynikające z energooszczędności innych podzespołów, czy już nie daj Boże porównamy energooszczędność takiego komputerka ze zużyciem energii dużego peceta sprzed 4 czy 5 lat, to mówimy już o oszczędnościach rzędu 80%. No więc proszę sobie wyobrazić przy jakimś dużym środowisku, jakie to są oszczędności. Na pewno na rachunku za energię energetyczną, za energię elektryczną będzie to widać. Co jeszcze ciekawego taki mały komputerek oferuje? Jak widać, jeśli chodzi o zestaw złączy, no to mamy złącza USB, audio i power po jednej stronie. Tu może nie jest nic ciekawego do pokazania. Z drugiej strony natomiast mamy 6 złączy USB, port LAN, 3 wyjścia wideo, opcjonalnie USB-C, nawet zmieściło się starszego typu złącze PS2. Za chwilę powiem, do czego może służyć. Być może kolejną taką
cechą, która sprawia, że jednak często nasi klienci wybierają jeszcze te duże skrzynki, jest łatwa możliwość dostania się do wnętrza. Tak? No to chciałbym odczarować ten element, odczarować ten mit i pokazać, jak łatwo można rozbudować taki komputerek. Ja nie jestem wyposażony w żadne narzędzia, więc sobie teraz ten komputerek otworzę. Jak widać, beznarzędziowo zdjąłem klapę. Pokażę może w tą stronę. Mogę bardzo prostym jednym ruchem wysunąć napęd optyczny, tak? Odłączę wtyczkę i już. A co dalej? Dalej możemy za pomocą jednego ruchu dostać się do wnętrza komputera. Może zademonstruję. Tak? I tutaj widać od razu mamy 2,5-calowy dysk. Mamy kartę Wi-Fi. Widzimy, gdzie jest procesor. Widzimy układ chłodzenia. Nie widzimy drugiego dysku M2, bo jest on zamontowany akurat pod wentylatorem, ale proszę mi wierzyć, że on tam jest. A co z pamięciami RAM? No pamięci RAM analogicznie, tylko że tyle, że są dostępne pod drugą pokrywą obudowy. Ja na chwilę tutaj przymknę, żeby łatwiej mi było tym manipulować. Jak widać, złożenie komputerka z powrotem też nie nastręcza problemu. Tu od razu rozwieję wątpliwości Państwa, jeśli chodzi o to, że pomyślą Państwo, no ja bym nie chciał, żeby ktoś się tak łatwo do tego mojego komputerka dostawał. Przewidzieliśmy taką możliwość, tu mamy taką specjalną zapadkę. Jeśli zamkniemy tą zapadkę, zainstalujemy tutaj linkę Kensington albo nawet standardową kłódkę, to nikt nam się do tego komputerka nie dostanie. Pod spodem, tak jak powiedziałem, druga klapa, już teraz nie będę do tych pamięci RAM się dostawał. Proszę mi wierzyć, że one tam są i też bez narzędzi można się dostać. Chciałbym zwrócić uwagę na te otwory, ponieważ są to otwory w standardzie WESA z rozstawem 100 mm albo 70, które umożliwiają zamontowanie takiego komputerka do naszego monitora, ale nie tylko. Jeśli na przykład monitor ma zajęte złącze WESA, na przykład stopą z regulacją wysokości, to mamy dodatkowe akcesoria, które umożliwiają zamontowanie do tej stopy. Jeśli chcemy zamontować do telewizora, proszę bardzo, za pomocą standardu WESA, nie ma problemu, możemy zamontować. Po zamontowaniu takiego komputerka z tyłu za monitorem, jeśli chcielibyśmy na nim pracować, no to pojawia się problem, jak go włączać i wyłączać. Tak? I w przypadku tego komputerka mamy kilka możliwości. Możemy zastosować klawiaturę z włącznikiem power i my takie klawiatury oferujemy. Mamy nawet w zestawie krótkie kabelki, gdyby ktoś chciał tak schludnie to wszystko spiąć, żeby nie mieć nadmiernej ilości kabli na biurku. Najlepiej, żeby ich w ogóle nie było widać. To na pewno za pomocą dostępnych u nas akcesoriów fabrycznie będzie można to zrobić. Jeśli napęd optyczny nie jest wymagany, a ten uzysk w postaci o 30% mniejszego zużycia energii na zasilaczu wbudowanym też nie robi na Państwo wrażenia, bo na przykład tych urządzeń będzie niewielka ilość, tak, albo nie będą non-stop włączone, to śmiało mogę polecić jeszcze mniejsze rozwiązanie, czyli nasz najnowszy komputerek Esprimo G5010, który ma zewnętrzny zasilacz i nie ma wbudowanego napędu. Dzięki temu udało się obudowę zmniejszyć jeszcze o grube kilkadziesiąt procent. Natomiast znowu, mamy złącza, może z przodu nie ma ich za wiele, ale z tyłu mamy ogromne bogactwo interfejsów. Mamy USB 2.0, USB 3.0, USB-C z bardzo ciekawą funkcjonalnością, o której powiem. Możliwość podłączenia oczywiście zasilania, port DisplayPort, port HDMI i LAN. W środku oczywiście może być Wi-Fi, w środku mamy dwa dyski twarde, więc naprawdę w tej małej skrzyneczce jest niemalże wszystko, co użytkownik biznesowy mógłby potrzebować. Mało tego, jeśli faktycznie chcieliby Państwo zorganizować miejsce pracy z możliwie ograniczoną ilością kabli, a najlepiej bez kabli, to ten komputerek umożliwia przez USB-C podłączenie zasilania. Czyli w jedną stronę podłączamy go do monitora, w drugą stronę mamy zasilanie komputerka, zasilacz w tym momencie nie jest potrzebny. Właściwie jeden kabelek na biurku prowadzący od komputera do monitora, koniec. Rozwiązanie jest trochę bardziej zaawansowane, dlatego że po takim spięciu tego komputera z naszym monitorem funkcję przycisku power dostępnego tutaj przejmuje przycisk power na monitorze. Więc mamy taki rodzaj komputerka all-in-one, ale w postaci dwóch oddzielnych urządzeń. Do tego jest jeszcze bardzo ciekawe oprogramowanie, które z jednej strony dba o zużycie energii, z drugiej strony dba o bezpieczeństwo danych. Na czym to polega? Po zainstalowaniu tego oprogramowania
czujnik obecności użytkownika przed ekranem, który jest dostępny w większości naszych monitorów, nie tylko wygasi monitor, ekran monitora, kiedy na nim nie pracujemy, bo wykryje, że nikt nie siedzi przed biurkiem, ale w połączeniu z naszym oprogramowaniem i za pomocą tego połączenia, o którym wspomniałem, między monitorem a komputerem, oprogramowanie zablokuje automatycznie sesję Windows. Więc jeśli odejdziemy od stanowiska pracy i zapomnimy zablokować sesję Windowsa, zostawimy komputer zalogowany, to oprogramowanie automatycznie samo za nas zablokuje sesję Windows. Więc jak widać, energooszczędność połączenia połączona od razu z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o komputerki Jest Primo z nowej generacji, z procesorami 10. generacji, to tyle z mojej strony. Dziękuję i zapraszam do kolejnej części.